Ja nazywam się Adam Mazur i dziękuję za zaproszenie na tę konferencję. To jest bardzo ekscytujące, nawet tu Iwonie mówiłem, że to pierwsza konferencja od bardzo dawna, która się odbywa na żywo i też myślę, że to ma bardzo wiele zalet. W dodatku towarzyszy wspaniałej wystawie, więc też te fotografie oglądane na żywo są zupełnie niezwykłe. Także gratuluję tutaj kuratorkom i cieszę się, że też ta wystawa tutaj jest takim kontekstem. Więc ponieważ dotyczy Urszuli Czartoryskiej, to zaczynam od fotografii i właściwie tutaj wymienialiśmy przed chwilą opinię na temat tych zdjęć. Pomyślałem, że to jest taka muza dla fotografów, Urszula Czartoryska, taki temat właściwie też. Wybitni fotografowie ją gdzieś tak obserwowali, więc zastanawiałem się właśnie, czy wybrać zdjęcie Dorysa, Rolkę, czy właśnie Piaseckiego. Więc jest to zupełnie niezwykłe, ale też tak się zawahałem, bo oczywiście też jest to mama Olgi. Mam nadzieję, że Olga też to w jakiejś mierze akceptuje, że te zdjęcia tak tutaj są gdzieś używane, ale no jednak jest to też wspaniała fotografia. Więc ja miałem tutaj opowiedzieć o przygodach plastycznych fotografii, czyli takiej książce, która myślę, że ukształtowała nawet nie jedno, ale kilka pokoleń osób zajmujących się fotografią w Polsce. Czyli to jest taki trochę inny rodzaj referatu niż to przed chwilą, co tutaj wysłuchaliśmy, bo to jest właściwie o książce, czy taki rodzaj zapisków gdzieś tam na marginesach tej publikacji, czy jakiejś takiej refleksji nad tym, czym ta książka jest. I też myślę, że to porównanie z Newhallem jest nieuchronne, czyli że Urszula Czartoryska byłaby takim polskim Newhallem, gdzieś też wytwarzając pewną taką wizję fotografii. Hej Olga, właśnie mówiłem o tobie i o Urszuli Czartoryskiej, że to jest taka muza dla fotografów, świetna modelka, ale też twoja mama, więc mam nadzieję, że na przykład takie zdjęcia wiesz, z Urszuli Czartoryskiej pracującej gdzieś właśnie nad tekstami, nad książkami, przy maszynie do pisania w kuchni też tutaj pokazują taką jej... To jest obecnie jaki dział? Tak, ale... Nie, tego działu już nie. Miejsce, tak. Tak, tak. Nie jest kuchnią. Nie, nie, jest pokój. Kto tam pracuje? Tam Marysia Morzuk pracowała, tak, dział nowoczesnej, a obecnie jest chyba realizacji No właśnie, więc tam realizowano też takie książki jak Przygody plastyczne fotografii. Znaczy może tam jeszcze nie było, to było, książka była pisana na początku lat 60., więc to jest zdjęcie trochę późniejsze. Natomiast ja jeszcze tutaj dodam, że miałem okazję również we współpracy z Olgą napisać taki tekst właśnie o Urszuli Czartoryskiej, więc dla mnie jest to taka postać bardzo ważna i ten tekst jest też tutaj wydany przez Muzeum Sztuki w tej takiej cegle, która jest wciąż dostępna. Więc to jest dla mnie taki powrót do Czartoryskiej, do takiej refleksji na temat tego, kim ona właściwie była, czy co zrobiła dla tej polskiej fotografii. Ja dodam, że to jest postać z wielu względów niezwykła i myślę, że ta wystawa i konferencja też otwierają jakieś taką przestrzeń do refleksji na temat tego dorobku, ale też oczywiście kontrowersji, które gdzieś tutaj są w powietrzu wiszą właśnie, jak oglądaliśmy te wspaniałe muzea, to jest takie założenie, że być może tutaj ten dział by wyewoluował może w takie muzeum, więc ta dyskusja gdzieś trwa na temat tego, co się stało, czy co mogło się wydarzyć. Natomiast ja chciałem podziękować też Jarkowi Suchanowi, bo ja rzeczywiście nie byłem wielkim fanem zamykania tego działu fotografii i to wielokrotnie gdzieś tam artykułowałem. Natomiast on jednak widać, że pracuje z tą fotografią. Ta wystawa, konferencja, też te publikacje w jakiejś mierze świadczą o tym, że jest to taki jego bardzo świadomy gest też pracy z tą spuścizną, pomimo właśnie już jakby nie istnienia tej autonomicznej struktury, która była jakby dla Urszuli Czartoryskiej i zespołu takim też fundamentem do refleksji nad fotografią. Więc ja najpierw myślałem, żeby się skoncentrować na tej książce jako takiej i ją też przedstawić właśnie trochę w kontekście tego Newhalla. Ona jest, ja myślę, że to jest książka absolutnie rewolucyjna i rewelacyjna, też dziś się to świetnie czyta.
Więc ona niestety nie jest tak wznawiana właśnie jak ten Newhall, więc jest trudniejsza do nabycia, ale myślę, że wszyscy właśnie zajmujący się tą dziedziną jednak powinni, czy w Polsce to na pewno to jest taka lektura podstawowa, ale też się zastanawiałem właśnie, dlaczego ta książka jest tak współczesna, czy aktualna wciąż po 50 latach ponad od jej wydania. Więc wydaje się, że Czartoryska jako jedna z pierwszych właściwie wprowadzała taką nową wizję tego, czym fotografia i historia fotografii jest. Czyli tutaj pojawiają się chociażby po raz pierwszy takie postaci jak właśnie Marcel Duchamp czy Man Ray, ale też ta fotografia od razu na początku jest pokazywana w takim kontekście właśnie jakiegoś medium, które jest skojarzone, tak jak ten tytuł, on jest trochę taki dziwny, też jeszcze do tego nawiąże, by wskazywał przez relację z jakąś plastyką, tylko wręcz przeciwnie, przez relację do sztuki awangardowej, ale też do różnego rodzaju wydarzeń, które no, w latach 60., czy na początku lat 60. myślę, że były kompletnie jeszcze nieoczywiste. Więc z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się, że ta książka też jest w jakiejś mierze taka profetyczna. Czyli ja bym chciał tak przeczytać trochę właśnie w taki sposób, żeby zobaczyć takie intuicje, które wydają się jednak warte rozwijania, czy takiego przemyślenia na nowo, czym ta jej wizja fotografii, która w tej książce jest zawarta, ale też później w programie w jakimś stopniu fotografii w Muzeum Sztuki jest obecna. Więc zderzenie też na przykład tej awangardy, takiej powiedzmy wielkiej awangardy, czy tej historii właśnie z tą polską awangardą, też myślę, że jest tutaj ważne. Przez połączenie nie tylko Man Raya z Duchampem, ale co jest jakoś tam oczywiste, chociaż w Polsce moim zdaniem to było kompletnie, być może nawet było pierwsze takie przywołanie tych ważnych autorów w ogóle w kontekście sztuki i fotografii, tutaj pojawiają się chociażby w zderzeniu z Karolem Hillerem. Tę książkę myślę, że warto też czytać tak towarzysko, bo Urszula Czartoryska, jak to było tutaj wspomniane, przed przyjściem do Muzeum Sztuki była w redakcji fotografii, z którą współpracowała jeszcze też później przez wiele, wiele lat. Więc pracując na przykład z Dłubakiem, czy z, nie wiem, znała właściwie wszystkich, tak? Więc te połączenia na przykład takie Obrąpalskie i z Dłubakiem, Hartwiga, z Beksińskim. To jest taka też chyba trochę środowiskowa rzecz, która wydaje mi się, że musiała budzić niesamowite też takie emocje. I to trochę nawet jak, nie wiem, tutaj kuratorki układały tę wystawę, no to też trochę widać, że to jakby są takie ciekawe połączenia, które ona gdzieś w tej kolekcji potem widziała. Natomiast też takim aspektem zupełnie niesamowitym, jeżeli chodzi o te przygody plastyczne fotografii, jest umieszczenie właściwie w czasie, kiedy ta twórczość się rozpędzała, autorów takich właśnie jak, nie wiem, Zamecznik czy Cieślewicz, czyli to jest zupełnie no, rzecz niezwykła, bo ona właściwie bierze te plakaty dosłownie z ulic i zamienia to w takie prace podręcznikowe, czyli też to jest taki rodzaj wytwarzania tej historii, już nawet nie fotografii, tylko historii sztuki w czasie rzeczywistym, co wydaje mi się, że jest niezwykłe. I tutaj też w tej książce jest szereg takich elementów, które do dziś no, każdego, kto nie wiem, zajmuje się fotografią, muszą zadziwiać, jak na przykład użycie zdjęć wykorzystywanych komercyjnie, zdjęć agencyjnych, czy na przykład zdjęć no, stricte reklamowych, więc wydaje mi się, że to też jest taki trochę inside joke, danie Dłubaka, ale przez reklamę Dłubaka, którą on zrobił i to jest właściwie komercyjna fotografia, którą ona umieszcza w swojej publikacji, pracując z nim i też traktując go jako tego artystę, który jest jednym z najważniejszych artystów fotografii powojennej w Polsce. Natomiast tutaj się pojawia przez taką właściwie dekorację sklepową. Natomiast takim działem, który też kończy tę publikację, to tak dla przypomnienia, jest ta fotografia Mowa ludzka. I tutaj to przywołuję, bo Czartoryska też bardzo dużo miejsca, czy tej refleksji w książce poświęciła właśnie takiej skali mikro-makro, czy właściwie fotografiom, które nie mają swoich autorów. To są fotografie właśnie komercyjne, naukowe, bądź po prostu anonimowe zdjęcia lotnicze, czy na przykład też fotografie
powierzchni Księżyca, przy czym też jest to jeszcze przed w ogóle lotem na Księżyc, więc też jest to bardzo wczesna rzecz i warto to tak jakoś zapamiętać, bo dzisiaj większość książek do fotografii właściwie to przedstawia takie, można powiedzieć, taką kulturę wizualną. Natomiast w czasie, kiedy Czartoryska nad tą książką pracowała, to zdecydowanie dominowała taka narracja, powiedzmy, właśnie artystyczna, gdzieś w najlepszym wypadku, jak tego Newhola, modernistyczna, gdzieś oparta o wielkich mistrzów, czy techniki fotograficzne. Więc tutaj ta taka przełomowość, takie otwarcie tej fotografii na tego typu doświadczenia, no wydaje się, że jest zupełnie, no można powiedzieć, współczesne, natomiast też na początku lat 60. myślę, że było kompletnie czymś, no, jakby takim otwierającym czy inspirującym też. Więc ten tekst, czy to moje wystąpienie, no się dzieli na takie dwie części, bo pomyślałem, że to jest dosyć interesujące, że ta właśnie książka o tych przygodach plastycznych to jest taki koniec fotografii, więc to też jakoś mi się skojarzyło z tym Moriyamą i takim pożegnaniem z fotografią, czyli że ona właśnie przechodzi od tej fotografii wielkiej awangardy przez jakieś plakaty, komercje, w stronę na przykład zdjęć lotniczych, czy dzisiaj byśmy powiedzieli satelitarnych, właściwie zamykając taką sytuację fotografii, powiedzmy, rozumiana jako fotografia artystyczna, wytwarzana właśnie przez jakiś podmiot twórczy, obiekt, dzieło, co jest jakąś taką sytuacją właśnie dosyć muzealną, prostą i nie wymagającą jakiegoś komentarza. Więc tutaj to jej spojrzenie jest zupełnie jakby czymś innym. Właśnie takim spojrzeniem na taką fotografię, która gdzieś wkracza w taką fazę jakiegoś takiego przełomu i nie wiadomo, co z tego wyjdzie właśnie. Czy to jest jeszcze fotografia, czy jak to porównać z tym, co taką fotografię robioną przez naukowców, na przykład z fotografią wykonywaną przez artystów. Przy czym to były intuicje, które gdzieś w latach 60. oczywiście się pojawiały, natomiast no, w Polsce i w naszym obszarze geograficznym myślę, że tutaj Urszula Czartoryska jest taką no, pionierką w jakiejś mierze tego typu ujęcia tego, czym fotografia jakby tak w kulturze czy szerzej w społeczeństwie jest. Więc zwykle Czartoryską kojarzy się z... No właśnie, tutaj, albo to jest dobre pytanie, z kim, tak? Czy z Ryszardem Stanisławskim, czy gdzieś też może tam się pojawiał Cieślewicz, ale też jednym z takich skojarzeń, które dla mnie są jakoś ważne, to jest ten moment takiej relacji, czy takiego wczesnej studenckiej znajomości Urszuli Czartoryskiej z Jerzym Ludwińskim, który jest jednym z takich no, najważniejszych teoretyków sztuki w Polsce i oni mieli okazję jeszcze w Lublinie się poznać, więc tutaj z kolei zdjęcia z Archiwum Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które pokazują właśnie taką rozmowę tych dwóch wybitnych takich postaci właśnie fotografii też i sztuki w jakiejś mierze. Więc pomyślałem, że to jest taka ciekawa sytuacja, gdzie można jakby zacząć od tej książki, ale też przejść do czegoś, co się w sumie u Czartoryskiej nie wydarzyło, czyli taki rodzaj teorii fotografii, czyli czegoś, czego trochę nam brak, tak? Bo ta historia jest tam jakoś opisana, ale nie ma właśnie takich tekstów, które byłyby trochę takim fundamentem, jakim są na przykład teksty właśnie sztuka w epoce postartystycznej, chociażby Jerzego Ludwińskiego. Więc pomyślałem, że sobie tutaj też, ponieważ mamy taką okazję, to można tak wyobrazić sobie, że gdzieś jesteśmy przy takiej rozmowie właśnie Ludwińskiego z Czartoryską i to jest taki wtedy tekst, który byłby gdzieś takim rozwinięciem, czy próbą zrozumienia od strony teoretycznej, tak przez przeczytanie Czartoryskiej przez Ludwińskiego w jakiejś mierze z dzisiejszej perspektywy. Więc to jest ta część właściwa tego wystąpienia i ja będę teraz czytał, żeby też nie zgubić tych różnych, jednak chyba dosyć ważnych takich momentów właśnie dotyczących definicji fotografii, z którą mamy do czynienia. Więc jest to taka fotografia w epoce postartystycznej.
O, historia fotografii doczekała się dziesiątek, jeśli nie setek, opasłych opracowań, których autorzy prowadzą wywód stanowiący o kanonie zdjęć, jakie znamy, cenimy i kolekcjonujemy. W XIX wieku opisywano rozwój dyscypliny z perspektywy technicznej, od sporu o palmę pierwszeństwa między Daguerrem i Talbotem, przez postęp w produkcji aparatów i obiektywów, a także wejście kolejnych technik reprodukcji, jak cyanotypia czy kolodion. Rozwój technik w pierwszych dekadach fotografii przypomina odkładanie się słojów drzewa. To jest wszystko, jakby nawiązuje do tych tekstów też Ludwińskiego, ale też jego rysunków. Tutaj spróbowałem tak właśnie narysować trochę jak Ludwiński te słoje, więc to są takie słoje, które każdy historyk sztuki w Polsce gdzieś zna, więc tutaj bym je odniósł do fotografii. W tym czasie zasadniczą rolę odgrywało traktowanie fotografii jako dość prostej formy rejestracji obrazów rzeczywistości. To dokumentalne ujęcie medium służyło nauce i pozwalało zapisywać obrazy zmieniającego się świata. Już sam Daguerre myślał nie tylko o wzbogaceniu sztuki i ułatwieniu pracy naukowców, lecz także o zysku czerpanym z potencjalnej reprodukcji obrazów. Komercyjne zastosowanie fotografii silnie obecne jest od początku jako wektor określający kierunek postępu technicznego i, co nie mniej istotne, rozwój sposobu widzenia. Fotografii dokumentalnej służącej nauce i poznaniu przeciwstawić można traktowanie medium jako intrygującego artystycznie, pozwalającego sprostać estetycznym ambicjom nowoczesnego podmiotu. Rozwój fotografii jest zjawiskiem ciągłym, jednakże zdarzają się w nim sytuacje przełomowe. O ile piktorialne próby z przełomu XIX i XX wieku wydają się zachowawcze i naśladują malarstwo epoki, to już eksperymenty z pierwszych dekad XX wieku, dadaizm, surrealizm, konstruktywizm, przedefiniowały nie tylko rozumienie tego, czym może być zdjęcie, ale też udowodniły, że fotografia ma znaczenie dla artystycznej awangardy. Te eksperymenty kontynuowane były po II wojnie światowej przez neoawangardę. Równolegle rozwijają się zastosowania naukowe fotografii oraz kwitnie fotograficzny przemysł od atelierowej fotografii portretowej aż po fotografię mody, fotoreportaż, fotografię sportową, społeczną czy wojenną. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że szczytowe znaczenie fotografia osiąga na przełomie lat 50. i 60. Kuratorowana przez Steichena nowoczesnego fotografa i konesera wystawa Rodzina Człowiecza jest przekazem, który trafia do milionów widzów na całym świecie, łącząc walory dokumentu naukowego, fotoreportażu prasowego z wystawą fotografii artystycznej. W tym czasie fotografia wypracowała już rodzaj porozumienia z przemysłem filmowym i nie musi rywalizować jeszcze z telewizją. Bazując na analogowym zapisie ma solidny fundament i oparcie w rzeczywistości, którą przedstawia, a jej prawdy nikt poważny nie kwestionuje. Sygnalizowany przez awangardę rozpad modelu fotografii jako narzędzia rejestracji obrazów rzeczywistości nadchodzi wraz z pojawieniem się w globalnej skali telewizji, komputerów i elektronicznych urządzeń transmitujących dane oraz zapisu cyfrowego, który już w latach 90. zdominuje fotografię. Fotografia nie tylko traci dominującą pozycję, jeśli chodzi o dostarczanie informacji o świecie, ale też przestaje pełnić funkcję instancji określającej, co jest prawdą. Nie mam wątpliwości, że daguerotyp jest fotografią, podobnie jak fotogram czy cyanotypia, ale jak te obrazy mają się do plików JPG, RAW, TIFF czy PNG? I to jest taki podrozdział fotografia niemożliwa. Liniowy rozwój fotografii w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku przerwany zostaje w latach 60. Z jednej strony w tym czasie dochodzi do połączenia fotografii ze sztuką konceptualną, uznania medium za istotne dla dokumentowania działań efemerycznych, tworzenia równorzędnych względem dzieła zapisów, interpretacji, a także wizualizacji nieistniejących dzieł. Prowadzi to do faktycznego zaniku podziału na fotografię i sztukę. Z drugiej strony na masową skalę pojawia się fotografia powstająca bez udziału człowieka, fotografia tworzona przez sondy kosmiczne, satelity, z czasem także zapis wykonywany przez urządzenia służące społecznej kontroli i nadzorowi. Zmienia się również technika zapisu obrazu z analogowego na cyfrowy. Pojawia się fotografia bezkamerowa, algorytmiczna, wytwarzana przez oprogramowanie i sztuczną inteligencję. Choć w fotografii pojawiają się pewne nurty, jak zaangażowany społecznie dokument czy fotografia inscenizowana, to trudno mówić o kierunkach czy tendencjach, z jakimi mamy do czynienia w historii sztuki. Fotografia drugiej połowy XX wieku nie stanowi prostej syntezy czy też stopienia wszystkich dotychczasowych nurtów. Bardziej trafnie można powiedzieć, że stanowi ona ich dalsze rozproszenie. Fotografia niemożliwa doprowadziła do sytuacji, w której konieczna stała się nowa definicja fotografii w ogóle. Definicja ta musiałaby uwzględniać wszystkie nowe elementy, które dotychczas nie były brane pod uwagę. Jej zawartość powinna być bogatsza od wszystkich dotychczasowych definicji fotografii. Można spróbować, idąc za Jerzym Ludwińskim, wyróżnić cechy tej nowej fotografii.
Pierwsza to kompletna dewaluacja oryginału oraz dewaluacja własnoręcznego wykonania zdjęcia przez fotografa. Druga cecha to wyeliminowanie przedmiotu materialnego w ogóle, z czym wiąże się często degradacja wszelkich elementów wizualnych i sprowadzenie fotografii do wysoce skompresowanych obrazów niskiej jakości. Trzecia cecha to inny zapis zdjęcia, który objawia się już nie w formie odbitki, lecz zapisanego na nośniku niematerialnego pliku z kodem zero-jedynkowym. Czwarta cecha fotografii współczesnej wynika ze wzbogacenia zdjęcia o akcję w czasie i łączy je z quasi-filmowym zapisem, z którego można wyseparować odpowiednią klatkę. Piąta cecha to skomplikowanie relacji fotograf-zdjęcie-odbiorca do tego stopnia, że ta tradycyjnie nienaruszalna trójczłonowa segmentacja przestaje mieć jakikolwiek sens. Szósta cecha, może być może najbardziej radykalna ze wszystkich tu wymienionych, to kompletny rozpad struktury fotograficznego obrazu, zarówno przestrzennej, jak i czasowej. Zdjęcie może zostać wykonane, jak i objawić się w niemalże dowolnym czasie na terenie całej kuli ziemskiej. Przy czym fotograf nie musi się teoretycznie ruszać nawet z własnego pokoju, obraz może być poddany trudnej do identyfikacji obróbce i odnosić się do przeszłości, a odbiorcy mogą być rozproszeni w przestrzeni i w różnym stopniu dostrzegać dokonaną na obrazie manipulację. Siódma cecha to przeniesienie punktu ciężkości ze sfery strukturalnej, przestrzennej lub czasowej obrazu fotograficznego na sferę pojęciową, na koncepcję oraz na ideę. Współczesne zdjęcia to obrazy generowane przez oprogramowanie, to stworzone przez użytkowników czy użytkowniczki instrukcje, czy pozostające w sferze tekstu deskrypcje tego, co się wydarzyło lub co mogło się wydarzyć. Ósma cecha to wyjście fotografów z układu tradycyjnie określanego jako fotograficzny. Być może, że instytucjonalne pole fotografii istnieje dzięki naszym przyzwyczajeniom, dzięki przekonaniu, że jakiś wspólny fundament całej tej produkcji istnieć musi. No tutaj ci z Państwa, którzy tego Ludwińskiego pamiętają, to są często też parafrazy jego na przykład zwrotów, czy takich zdań opisujących sytuację w sztuce współczesnej, właśnie jak na przykład to, czym jest świat sztuki, czy jak wygląda wyjście na przykład właśnie artystów ze świata sztuki. Więc to jest jakby odniesione tutaj do fotografii. Niezależnie od wyróżnionych cech fotografii współczesnej, fotografii niemożliwej, można stwierdzić, że podstawowe dwie funkcje, poznawcza i dokumentacyjna, zostały podważone. Fotografia dziś nie tylko nie jest synonimem prawdy, lecz coraz bardziej zdaje się oznaczać symulacją rzeczywistości, manipulacją obrazem i fake newsy. Powstała sytuacja, w jakiej teren operacji fotograficznych ustawicznie się zwiększa i w tej chwili jest praktycznie nieograniczony. Nie tylko nie ogranicza się do Ziemi, lecz przez system nadzoru i komunikacji satelitarnej, a także sondy i łaziki sięga coraz głębiej w kosmos. Wierność tradycyjnym środkom fotograficznym coraz bardziej traciła na wartości, spychana na margines praktyki, kojarząca się z tworzącymi na marginesie outsiderami. W tej chwili fotografom pozostaje już tylko wierność ideom, jakie można manifestować przy pomocy środków wziętych z różnych tendencji i różnych technik. Być może jednak, że dziś już nie zajmujemy się fotografią, ani nawet postfotografią, po prostu dlatego, że przegapiliśmy moment, kiedy przekształciła się ona w coś zupełnie innego, czego nie potrafimy nazwać. Jest jednak rzeczą pewną, że to, czym zajmujemy się dzisiaj, posiada większe możliwości. No to jest cytat tak z Ludwińskiego, czy parafraza. I taka kolejna tutaj sekwencja nazywa się ciągłe rozszerzanie i nagła implozja. O fotografii można myśleć na wiele sposobów. Używając diagramów i semiotycznych kwadratów teorii pola produkcji kulturowej lub bazując na rzetelnej wiedzy o postępie techniki produkcji soczewek i matryc. Zamiast prostokątnego pola lub kwadratu semiotycznego można wyobrazić sobie kształt bardziej obły i nieregularny. Coś takiego jak przekrój pnia drzewa zaproponowany przez Ludwińskiego lub chmurę obrazów składających się na social media. Rozmaicie można też opisywać zmianę, jaka zaszła w ostatnim półwieczu, czyli po jakby właśnie tej książce, na przykład Urszuli Czartoryskiej. Czy miała miejsce transformacja, koniec, śmierć? Jeśli według Ludwińskiego model sztuki ulegał stopniowemu, ciągłemu rozszerzaniu, by ostatecznie implodować, to czy fotografia przeszła podobną drogę? Czy przez analogię do implozji sztuki zakończonej, to jest też takie jego sformułowanie, wiecznością sztuki, możemy mówić o wieczności fotografii? Także tego Państwo nie widzą, ale Ludwiński w tych swoich manifestach, jak być może niektórzy z Państwa pamiętają, używał cały czas tego caps locka, więc ja się do tego odnoszę, bo właściwie powinien jakoś tak akcentować, że wieczność sztuki. Także on to chyba tak chciał wykrzyczeć. Więc choć Ludwiński nadużywał caps locka i popadał w emfazę, to pytanie wydaje się zasadne właśnie o tą wieczność sztuki, czy wieczność fotografii.
A zatem eksplozja czy implozja fotografii? Za eksplozją przemawia wszechobecność postfotograficznych obrazów, których już nawet nie zauważamy i nie łączymy z wynalazkiem Daguerra. Fotografia nie ma już fundamentów ani rdzenia. W miejsce okolicznościowej fotografii pojawiły się okolice fotografii. Implozja z kolei mogłaby oznaczać obraz w nas, obraz, którym niechcący się staliśmy, wytwarzając kolejne awatary tożsamości, filtrując i manipulując własny image. Przypomina to również sytuację z futurologicznego serialu, w którym bohaterowie mogli w każdej chwili powrócić do dowolnego momentu w przeszłości, zarejestrowanego przez aparaty, którymi były ich oczy. Innymi słowy, to nie fotograf robi zdjęcie, lecz zdjęcie robi fotografa. W innym eseju, mniej znanym, ale też ważnym, Sztuka po, znów ten caps lock, Jerzy Ludwiński szkicuje rozwój sztuki, która w pewnym momencie eksploduje, stając się sztuką zero. Sztuką, która jest wieczna, która nie ma żadnego modelu, która jest bezkierunkowa. Można ten rysunek potraktować jako ilustrację procesów zachodzących także w fotografii. Tak coraz bardziej to zamazywał, więc ja też... A to jest dosyć wierne powtórzenie tego zamazywania przez Ludwińskiego, starałem się. Więc tak, do szkicu Ludwińskiego można dodać trzeci wymiar, pokazujący jak obłok obrazów narasta, pęcznieje, by ostatecznie rozerwać się na drobne, oddalające się od siebie gromady chmary galaktyki. Stać się chmurą, stać się nieprzerwaną emisją obrazów w kosmos, cyrkulacją na Ziemi w postaci fal i algorytmów. Fotografia w tym ujęciu jest właściwie taka bez, jest też z Ludwińskiego, bez właściwości, bez tożsamości, tak jak sztuka odpowiednio. Oczywiście można w tym wszystkim wypracować własny model fotografii, jednostkowy, choćby najbardziej ortodoksyjny, analogowy i przywiązany do pojęcia dwuwymiarowego, płaskiego obrazu zatrzymanego czasu i określonej przestrzeni. Taki model nie wpływa na wartościowanie odmiennych propozycji, nie eliminuje oboczności, nie przekreśla pracy obiektów sztuki z okolic fotografii. Dyskusja o postfotografii, to też taka dyskusja, która się toczy również wśród polskich artystów czy teoretyków fotografii, zakłada, że wiemy mimo wszystko, co jest fotografią, a co nie. Fotografia się jednak nie skończyła, ani tym bardziej nie umarła. Może być filmem, performancem, animacją, renderem, dokumentem, algorytmem, ostatnio też może być NFT na przykład, ale też dioramą i narysowanym zręcznie obiektem łudząco przypominającym daguerotyp. Ktoś powie, że to nawet nie postfotografia, ani postfotografia, ale wręcz coś gorszego, jakiś rodzaj pseudofotografii. Taki sąd również należy wziąć pod uwagę, podejmując refleksję nad tymi obrazami i pomysłami na fotografię. I to już ostatnia część, czyli fotografia po, właśnie z tym też takim caps lockiem. Zebrane przez Urszulę Czartoryską w przygodach plastycznych fotografii przykłady przedstawiają szereg możliwości istniejące w głowach artystek i artystów modele fotografii i fotograficznego widzenia. Po półwieczu możemy spróbować zaktualizować ich listę i przyjrzeć się im na nowo. Fotografie mogą być wszystkim, a i tak zapisane telefonem komórkowym wyemitowane zostaną w kosmos jako ciąg danych. Ten nowy kosmiczny i fotograficzny ślad pozostanie po obrazach, po artystach, po wystawie, po Muzeum Sztuki, jego dyrekcji, po Łodzi, a nawet po Ziemi. To jest taka też wizja artystów typu, nie wiem, Trevor Paglen, że co robią Hito Steyer, że jest wszystko wysyłane w kosmos i tam jest ten właściwy odbiór, następuje ten właściwy odbiór zdjęć na przykład, czy w ogóle tych treści. Wieszczona przez Ludwińskiego wieczność sztuki po jest również wiecznością fotografii po. Jaka będzie fotografia za 10 lat? Do lat 50. XX wieku odpowiedź na to pytanie była bardzo trudna. W latach 90. niemożliwa. Teraz stała się nieoczekiwanie prosta. Każda. To jest też jakby nawiązanie do Ludwińskiego. Jaki będzie kierunek rozwoju fotografii? Każdy. Ale w pewnych przypadkach szczególnych żaden. Pomijam, zdobywając się na optymizm, szczególną sytuację, kiedy fotografii może nie być. W takim wypadku po fotografii zostaną jedynie przygody. Niekoniecznie plastyczne, przygody wynikające z uważnej obserwacji, czy jak to było, że czułej takiej uważności, zerwania się z łańcucha fotograficznej oczywistości, oddania poszukiwaniom w okolicach lub na bezdrożach fotografii. Ze świadomością, że fotografia nie ma już centrum ani żadnego fundamentu czy rdzenia. Więc tu jeszcze taka wersja, Ludwiński widział to wszystko w dwóch wymiarach, ale pomyślałem, że też można sobie to wyobrazić, że jest taka trzeci wymiar dodawany do tej takiej eksplozji, która potem gdzieś staje się tą implozją, którą mu chodziło.
Więc pomyślałem, że jeżeli pozostały tylko okolice fotografii, to podążając za Urszulą Czartoryską, możemy ze zdumieniem jakby tak wziąć udział w tych przygodach, czy w tej przygodzie, zakładając, że te przygody są coraz bardziej angażujące, subtelne, niebezpieczne, ale też piękne, tak jakby pewnie tego chciała Urszula Czartoryska. Więc to taki jest jeszcze jedno zdjęcie Olga z Urszulą Czartoryską. Wiedziałem, że tu będziesz, więc pomyślałem, że też Urszula Czartoryska byłaby bardzo zadowolona z tego, że jest ta wystawa, ta konferencja i też tutaj się zgromadziliśmy tak myśląc o tym, czym jest jej filozofia i wizja fotografii. Także bardzo dziękuję w imieniu moim, ale też dziękuję Urszuli Czartoryskiej za to, że tak nas szalenie do dziś dnia inspiruje. Dziękuję Państwu.